Panie Andrzej, wielki finał Tańca z Gwiazdami wygrała Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim. Czy jest pan zadowolony z werdyktu widzów? Oczywiście, że tak. Nam jako jurorom, którzy nie brali tak naprawdę udziału w głosowaniu, nawet nie wypada komentować tych wyników, ale jeśli miałbym się o coś pokusić, to musiałbym powiedzieć, że jesteśmy w bardzo dobrym finale i obydwie pary tańczyły świetnie i nieprzypadkowo znalazły się w tym finałowym odcinku. Wyrok, czy werdykt bardziej, wyrok to brzmi słabiej, werdykt publiczności jest taki, jaki jest i Ilona naprawdę świetnie tańczyła, więc cieszy nas to, że nas oglądają. Cieszy nas to, że prawdopodobnie będzie następny sezon w przyszłym roku i mam ja osobiście, ale pewnie też wszyscy jurorzy ogromną nadzieję, że to będzie równie dobry sezon jak ten, bo ten naprawdę przyniósł nam bardzo dużo emocji i jeśli chodzi o udział Jacka i Michała tańczących wspólnie i pan Wiesio, który doszedł naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że nasi widzowie widzą, że nawet osoba, która no powiedzmy no musi więcej pracy włożyć, czy tańczy troszkę gorzej, jednak może zrobić pewien postęp i to wszystko zależy od nas, jak tutaj wypadniemy. Więc cóż, no pozostaje mi liczyć na to, że w przyszłym roku będzie równie emocjonująco. To skoro pan wspomniał o tym, że w przyszłym roku możemy się spodziewać prawdopodobnie kolejnego sezonu, kogo pan z potencjalnych gwiazd zobaczyłby na tym parkiecie? Całą masę, ale ja wiem jak to jest, kiedy się dostaje taki telefon z pytaniem o to, czy się zatańczy, bo mnie to dotyczyło w przeszłości. Ja wiem jak wiele pracy trzeba włożyć w program. To są 3 miesiące naprawdę codziennych treningów, więc może mam zbyt bujne życie zawodowe, które nie pozwoliło mi wziąć udziału do tej pory jako osoba tańcząca. Natomiast no, rozumiem też, że to jest bardzo poważne wyzwanie. Ale okej, skoro powiedziało się, a to no powiem, że na przykład, skoro panowie zrobili takie ładne entrée tutaj do przyszłych sezonów, to ja osobiście, choć myślę, że na to szans nie ma wielkich, Kasię Kilsman bym widział w programie. Jako sportsmenka na pewno wniosłaby tutaj bardzo, bardzo dużo, nie tylko swoją obecnością, ale też w kontekście takiego duchu rywalizacji. A ja bym tutaj jeszcze zasugerował na przykład gościa specjalnego tego odcinka, czyli Dodę. Jak by pan zareagował na to, że ona by akurat wystąpiła w tym programie? Czemu nie? No, ma świetną sylwetkę, nad którą widać, że pracuje, więc to byłby idealny pomysł. Jak pan myśli, który tancerz ujarzmiłby jej temperament? Nie wiem, czy taki jest, ale to nie do końca chodzi o to, żeby ujarzmiać, tylko żeby współpracować. No ktoś, kto bierze na siebie tę decyzję, żeby postawić tu już swoją nóżkę, też musi o tym wiedzieć, że tańczy jednak para i że ocenia się jednak parę i że obydwu stronom no musi w ten sam sposób, w tej samej mierze zależeć na tym, żeby efekt finalny tańca był jak najlepszy. Więc troszkę to jest tak, ja pamiętam taką historię, o której się opowiadało, że kiedy Michael Jackson zaprosił do nagrania piosenki We Are The World, razem z Lionelem Richie napisali tę piosenkę, tak, o czym nie wolno zapominać, zaprosili taką gamę gwiazd, to na drzwiach studia wisiała karteczka z napisem, że może nie zacytuję tego dokładnie, ale że bardzo proszę swój temperament i charaktery zostawić przed drzwiami, bo zależy nam na tym, żeby efekt końcowy był jak najlepszy. Myślę, że w wielu przypadkach to by tego rodzaju karteczka by podziałała. Czyli przydałaby się po prostu pokora. Jak wszystkim w życiu w wielu momentach, choć wiem, że osoby przebojowe też czasem mają w życiu, no może nawet i łatwiej, ale bywa, że w niektórych aspektach trudniej, więc pokora zawsze jest dobrym elementem charakteru.